Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu. Dziś odcinek wyjątkowy. Mamy Dzień Dziecka i z tej okazji Czajnikowy czyta dzieciom. Chciałem przeczytać Wam pewną chińską legendę o wodnym smoku. Posłuchajcie. Dawno, dawno temu w niewielkiej chińskiej wiosce gdzieś daleko w górach był sobie mały chłopiec o imieniu Arbao. Chłopiec każdego dnia chodził do pobliskiego lasu, aby nazbierać chrustu na opał. Pewnego razu podczas zbierania drewna znalazł w trawie małą czerwoną kuleczkę, która połyskiwała i migotała w świetle porannego słońca. Arbao, niewiele myśląc, zabrał kuleczkę ze sobą. Gdy wrócił do domu, postanowił schować ją w swoim słoiku, gdzie trzymał pieniądze. Nagle monety zaczęły pobrzękiwać i wkrótce rozmnożyły się tak, że wysypały się ze słoika. Chłopiec stał się nagle bardzo bogaty. Postanowił więc sprawdzić, jak działa magiczna kuleczka. Włożył ją do garnca z ryżem. Również ryż zaczął szeleścić i rozmnażać się. Niebawem było go tak wiele, że wysypał się z naczynia i utworzył wielki stos. Arbao miał teraz taką ilość ryżu, jakiej nie zdołałby zjeść. Arbao był dobrym chłopcem i z przyjemnością dzielił się ryżem i pieniędzmi z innymi mieszkańcami wioski, gdy skończyły się ich zapasy. Na wioskę jednak spadło nieszczęście. Otóż odkąd chłopiec znalazł kulkę, nie spadł na ziemię deszcz. Mieszkańcom wioski zaczęła grozić susza. Arbao postanowił rozmnożyć wodę dla wszystkich swoją kulką, lecz gdy wrzucił ją do naczynia z wodą, ta nie zaczęła się rozmnażać, lecz wręcz przeciwnie, mała czerwona kulka wypiła całą wodę z naczynia. Nikt nie wiedział, co dalej będzie z wioską, jeśli wciąż nie nadejdą deszcze. Zatroskany Arbao śnił tej nocy o wielkim wodnym smoku, który latając nad niebie ze swojej paszczy wylewał wodę na ziemię, powodując obfity deszcz. Chłopiec postanowił znaleźć wodnego smoka, aby przywrócić deszcze nad swoją wioską. Wczesnym rankiem spakował wszystkie potrzebne rzeczy, zabrał też swoją magiczną kulkę i wyruszył w drogę. Po kilku dniach spotkał w drodze wielkiego węża, którego ogon był przygnieciony ciężką skałą. Czy wiesz, gdzie szukać wodnego smoka, wężu? Zapytał chłopiec. Zdejmij ten głaz z mojego ogona, a powiem ci, co masz robić, zasyczał wąż. Chłopiec podważył głaz z znalezioną gałęzią i oswobodził węża. Dziękuję ci, powiedział wąż. Smok mieszka daleko na wschodzie. Uważaj jednak, po drodze spotkasz chciwego olbrzyma. Dziękuję ci, wężu, powiedział chłopiec. Zaczekaj, zasyczał wąż. Dam ci coś, co bardzo ci się przyda w podróży. To rzekłszy, wąż podał chłopcu kawałek swojej łuskowatej skóry. Arbao ruszył w dalszą drogę. Niedługo zobaczył małą kałużę, w której znalazł czerwonego karpia. Czy wiesz, gdzie szukać wodnego smoka, karpiu? Zapytał chłopiec. Przenieś mnie proszę do pobliskiego strumienia, zabulkotała ryba, a powiem ci, co masz dalej robić. Chłopiec nabrał w dłonie wodę wraz z karpiem i przeniósł go do pobliskiego strumienia. Dziękuję ci, wiedział karp. Smok mieszka daleko na wschodzie, ale uważaj, po drodze spotkasz chciwego olbrzyma. Dziękuję ci, karpiu, powiedział chłopiec. Zaczekaj, zawołała ryba. Dam ci coś, co przyda ci się w drodze. Po tych słowach ryba wręczyła chłopcu kilka swoich lśniących łusek. Arbao ruszył w dalszą drogę. Przechodząc przez las, zauważył jelenia z porożem zaplątanym w gałęzie drzewa. Pomóż mi się uwolnić, a powiem ci, co masz dalej robić, powiedział jeleń. Chłopiec wyjął ze swej torby piłę i odpiłował poroże jelenia, uwalniając go z pułapki. Dziękuję ci, powiedział jeleń. Smok, którego szukasz, mieszka daleko na wschodzie. Uważaj jednak, po drodze spotkasz chciwego olbrzyma. Dziękuję ci, jeleniu, powiedział chłopiec. Zaczekaj, zawołało zwierzę. Dam ci coś, co bardzo ci się przyda w podróży. To rzekłszy, podał chłopcu swoje odcięte poroże. Arbao wyruszył w dalszą drogę i wkrótce dotarł do podnóża góry. Spotkał tam orła z pisklęciem. Czy wiesz, gdzie szukać wodnego smoka, orle? Zapytał chłopiec. Pomóż mi zanieść moje piskle do gniazda na szczycie, a powiem ci, co masz robić, powiedział orzeł. Chłopiec włożył małego orzełka do swej torby i zaczął się wspinać na górę. Gdy dotarł na szczyt, znalazł gniazdo i włożył do niego piskle. Dziękuję ci, powiedział orzeł.
Smok mieszka daleko na wschodzie. Uważaj jednak, po drodze spotkasz chciwego olbrzyma. Dziękuję ci, orle, powiedział chłopiec. Zaczekaj, zawołał ptak. Dam ci coś, co bardzo ci się przyda w podróży. To rzekłszy, podał chłopcu swoje szpony. Ach, Bao ruszył w dalszą drogę i po niedługim czasie dotarł do wielkiej jaskini, w której mieszkał czerwony olbrzym. Czy wiesz, gdzie szukać wodnego smoka? Zapytał chłopiec. Nie znajdziesz smoka, jeśli nie masz smoczej perły, zaśmiał się olbrzym. Mam tylko taką czerwoną kulkę, powiedział Ach Bao, wyjmując swoją kuleczkę. Tak, to smocza perła, zawołał olbrzym. Oddaj mi ją! Olbrzym rzucił się na chłopca. Oddaj mi smoczą perłę, albo cię pożrę! Wykrzykiwał. Ach Bao rzucił się do ucieczki. Ścigany przez potwora dobiegł do urwiska nad jeziorem. Olbrzym był coraz bliżej i chłopiec nie wiedział, co ma robić. Wiedział, że bez perły nie odnajdzie smoka. Wpadł więc na pomysł. Szybko włożył perłę do ust i połknął ją, po czym rzucił się z urwiska. Spadał długo, aż wpadł do wielkiego jeziora. Gdy dopłynął do brzegu, poczuł nagle wielkie pragnienie. Zaczął więc pić wodę z jeziora. Pił i pił i pił, aż wreszcie woda się skończyła, a jezioro się opróżniło. Ach Bao był jednak dalej spragniony, więc ruszył do Morza Wschodniochińskiego i dotarwszy do brzegu zaczął pić morską wodę. Nie był jednak w stanie wypić całej wody z morza. Gdy tak pił, nagle zauważył, że skóra, którą dostał od węża, przylgnęła do jego ciała i pokryła je całe. Rybie łuski od karpia również przylgnęły do skóry i zaczęły się mnożyć, pokrywając całe jego ciało. Odcięte poroże jelenia natomiast przyrosło mu do głowy. Orle szpony zaś przyrosły mu do rąk i nóg. Nagle oczy chłopca stały się czerwone i lśniące jak magiczna kulka, którą połknął. Tak oto Ach Bao zmienił się w smoka. Natychmiast oderwał się od ziemi i poszybował w niebo. Zaczął tańczyć wśród chmur. Tak wirując z wiatrem poleciał nad swoją wioskę i zaczął wylewać z paszczy całe strumienie wody. Na spragnioną ziemię spadł wreszcie deszcz. Odtąd Ach Bao, jako wodny smok, pił wodę z morza i nosił ją w swym brzuchu nad wyschniętą ziemię. Wszędzie, gdzie panowała susza, smok zaraszał pola wodą ze swego pyska, sprowadzając deszcz. Tak się kończy legenda o chłopcu Ach Bao. I teraz już wiecie, dlaczego chińskie smoki przypominają węże, mają orle szpony, jelenie rogi i łuski. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam na następne odcinki, a dzisiaj już dobranoc.